Ja rozumiem, że niektóre wypowiedzi czy przytaczanie nieprawdziwych informacji mogą być spowodowane niewiedzą, natomiast bardzo bym prosił, żeby takich informacji nie formułować. Mam tu na myśli złą sytuację spółki czy problem z wypłacalnością. Proszę Państwa, koniec października, spółka kończy miesiąc z wynikiem 4 334 tysięcy zysku. Jeżeli to jest zły wynik, no to myślę, że całkiem sporo podmiotów znalazłoby się takich, które chciałoby 10 miesięcy kończyć takim wynikiem. Przypomnę, że pod koniec października zgodnie z umową inwestycyjną zaspokoiliśmy wspólnika Państwowy Fundusz, Polski Fundusz Rozwoju i wiązało się to z przelaniem również kwoty ponad 5 milionów złotych, więc gdyby nie ta czynność prawna, myślę, że ten wynik byłby jeszcze dużo, dużo ciekawszy. Także sytuacja, jeśli chodzi o spółkę, o jej perspektywy, nie jest zła, tak bym powiedział, tak? Kilkumilionowy zysk na koniec miesiąca października. Wskaźniki płynności, takie, których wiele podmiotów, w szczególności w branży, mogłoby pozazdrościć. Ja przypomnę tylko takie trzy podstawowe punkty. Wskaźnik płynności szybkiej, może tylko do jednego się ograniczę, bo za dużo cyferek to też niezdrowo. On powinien być w okolicach 0,2, spółka ma na poziomie 0,7, czyli ponad trzykrotnie wyższy niż zalecany. Także naprawdę chciałbym uspokoić mieszkańców, i że spółka ma się dobrze, mogłaby się mieć oczywiście lepiej. To lepsze jest wrogiem dobrego. Natomiast nie ma żadnego zagrożenia dla ciągłości świadczenia pracy tym, co do tej pory robiliśmy, i mam nadzieję, że w tym poszerzonym gronie, czyli razem z panem prezesem Ireneuszem Jaki, będziemy robić dalej. Podobnie jak także te kilkumilionowe straty są, jakby takie twierdzenie jest nieuzasadnione. Chcę wierzyć, że to wynika jakby z niewiedzy, choć tak jak powiedziałem, formułowanie takich stwierdzeń narusza dobra osobiste spółki jako podmiotu prawa. Jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków. Największa inwestycja realizowana przez spółkę, nie wiem czy największa w mieście Opole, ale z całą pewnością historyczne wydarzenie, jeśli chodzi o spółkę. Proszę Państwa, jest to bardzo ważna inwestycja. Ja bym przypomniał tylko Państwo możecie tego nie wiedzieć, ale aneksy domów były podpisywane już kilkakrotnie, w tym raz był zmieniany termin realizacji. To można sobie sprawdzić. Wprawdzie nie mówi się o terminie realizacji wszystkich elementów, ale tak zwanych kamieni milowych. Jeżeli kamień milowy przekracza wcześniejszą datę, to de facto cała inwestycja jest jakby przesuwana. Także to by trzeba było poświęcić trochę głębszej analizy na czytanie aneksu, który w firmie występuje. Tak jak pan prezes powiedział, termin rozliczenia jest aneksowany na wrzesień, przy czym zakończyć pracę chcielibyśmy przed końcem, na koniec lipca. Na dzień dzisiejszy inwestycja nie jest zagrożona. Jeżeli Państwo przyjeżdżacie w okolicy, można sobie popatrzeć. Wprawdzie z poziomu zero niewiele widać, ale żurawie, które pracują, wskazują na to, że tam się cały czas coś dzieje. Podobnie nieprawdą jest, że spółka wypłaciła wykonawcy 7 milionów złotych tytułem roszczeń dodatkowych. Owszem, wypłaciła pieniądze mniej więcej w tej samej kwocie, ale roszczeń rozumianych jako te, które są opisywane w ustawie o rachunkowości. Czyli został wykonany pewien etap, został on przez inżyniera kontraktu rozliczony i zgodnie z kontraktem, i wykonawca miał roszczenie o zapłacenie za kolejny etap budów. Także to są jakby dwie różne rzeczy, tak? Jeżeli mówię o tym, że komuś się coś należało i zapłaciłem, to jest troszeczkę coś innego niż coś, od co rościł, czego nie miał w umowie, a zostało mu to wypłacone, bo to jakby sugeruje niegospodarność. To jest po prostu, proszę Państwa, nieprawda. Umowa inwestycyjna. Wspomniał Pan Prezes o umowie inwestycyjnej, wprawdzie w innym kontekście.
mówiąc o właściwościach wspólnika PFR-u, czyli jego wpływu na odwoływanie członka zarządu, w tej samej umowie inwestycyjnej, proszę Państwa, jest również zapis dotyczący dywidendy, który mówi o tym, że na podstawie tej umowy dywidendy nie będą, strona PFR i miasto mówiły się, że nie będą głosować za dywidendami, czyli ich brak to nie jest zła działalność zarządu, niechęć jednej bądź drugiej strony, to jest wynik umowy, która została zawarta i która jest realizowana podobnie jak regularna spłata PFR. Atmosfera w firmie. Atmosfera w firmie, proszę Państwa, była całkiem niezła. To jest moja prywatna ocena. Natomiast biorąc pod uwagę te wszystkie doniesienia, które są przekazywane przez związki zawodowe, to co wynikało z raportu Okręgowej Inspekcji, Państwowej Inspekcji Pracy, pewne zjawiska w firmie zachodzą i ewidentnie ta atmosfera została uległa zmianie gruntownie. W dniu wczorajszym kolejne osoby udały się na chorobowe. Żeby zapewnić ciągłość pracy, wydałem również zgodę na pracę zdalną dla kilku osób ze względu na szczególne potrzeby spółki. I myślę, że jeszcze jedna rzecz, o której jeśli ja nie powiem, to Państwo i tak zapytacie, a mianowicie, proszę Państwa, stanowisko MAO. Nikt nikogo w tym zakresie nie zmieniał i nie zatrudniał. Pani Agnieszka Maślak MAO była, po prostu jest. Zmienił się zakres jej obowiązków, to znaczy szanując postanowienie pana prokuratora uniemożliwiamy i szanujemy zakaz kontaktu z poszczególnymi osobami. Przypomnę, kim jest MAO, a kim nie jest. MAO nie jest przełożonym niektórych osób. MAO jest z angielskiego urzędnikiem łączącym kierownika jednostki realizującej projekt, czyli jedną osobę, inżyniera kontraktu, czyli szeroko rozumianą, no to już jest firma tak naprawdę, wykonawcę, podwykonawcę i branżowych tych wszystkich inżynierów z zarządem właśnie. Czyli też jest to funkcja oczywiście o dużej odpowiedzialności, bo to jest osoba, która autoryzuje realizację kontraktu z punktu widzenia podmiotu, który go realizuje, a nie tak jak inżynier kontraktu pilnując zapisów kontraktowych. I tylko tyle i aż tyle. Proszę Państwa, złe zarządzanie zarządu podczas nieobecności pana prezesa i ewentualne podwyżki cen usług. To ja tak troszeczkę historycznie zacznę. Tak? Dziś wniosek, który jest procedowany, a został złożony, uwaga proszę Państwa, w marcu tego roku, czyli jak Państwo popatrzycie w kalendarz i w skład zarządu w danym momencie, to sobie proponuję odświeżyć, kto kiedy był, został złożony na koniec marca. Ten wniosek zakładał około, rzeczywiście tak jak tam padło, około 17% podwyżki. Tylko proszę zwrócić uwagę, że inflacja, skumulowana inflacja na okres trzyletni, czyli na taki, jaki składa się wniosek taryfowy, w aktualnych latach i to zgodnie z ustawą budżetową, można to sobie sprawdzić, to jest około 40%. Czyli wzrost tych cen w okresie trzyletnim nie dobije do inflacji podawanej oficjalnie. Myślę, że rzeczywista może być nawet troszkę wyższa, a w przypadku niektórych produktów zdecydowanie wyższa. Natomiast za czasów, kiedy był ten inny zarząd, który pan prezes wspominał, modelowa spółka, najlepsza w Polsce, albo jedna z dwóch najlepszych w Polsce, nie potrafiła zrealizować wniosku taryfowego, który składała, w związku z czym jako jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna, bądź jedna z dwóch właśnie, składała wnioski o zmianę taryfy rok w rok. Wydarzenie bez precedensu, mało tego, te wnioski były
3 do 5 razy suma, skumulowana suma zmiany tych cen była 3 do 5 razy wyższa niż skumulowana inflacja. Czyli tak jakbyśmy dzisiaj wzięli sobie wniosek taryfowy i zaproponowali Wodom Polskim zmianę ceny o 100-150%. Bo tak na to należy patrzeć. Dziś każdy z Państwa może się przekonać o tym, co się dzieje w sklepach. Myślę, że nie będziemy zakłamywać rzeczywistości, czyli mówić, że nie, no chleb kosztuje tyle, ile kosztował, czy tam minimalna różnica. Tak to, proszę Państwa, w tej chwili wygląda. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Osoby, które są w spółce, znaczy inaczej, ja mogę mówić coś na temat mobbingu z prostego powodu. Odniosę się do swoich spraw rodzinnych. Tak? Mam w domu osobę, która była bardzo mocno mobbowana. Natomiast dzięki wsparciu znalazła na tyle w sobie siły, żeby mówić o tym i żeby powalczyć o to. No i skończyło się tam, powiedzmy, dwoma wygranymi sprawami. Tak? No, ale to jest tak wielka trauma dla takiej osoby, że ona woli nie, mimo że to nie jest terapeutyczne. Każdy terapeuta powie, jeżeli możesz, mów o tym, bo to cię oczyści. Ale te osoby zamykają się w sobie. Więc bez jakiegoś szczególnego wsparcia, bez pomocy psychologicznej, myślę, że tych spraw albo nie będzie, albo będzie niewiele. Albo może być też tak, że jedna spowoduje lawinę. Tego też nie wykluczam. Dużo łatwiej może to być, mogą występować osoby, które już są spoza spółką, a takich znam też kilka, które stąd odeszły. Z tym, że większość z nich mówi, nie mam na to ani siły, ani czasu. Chcielibyśmy po prostu, tak jak powiedziałem, żeby atmosfera wróciła do tej sytuacji, która pozwala ludziom normalnie przychodzić, a nie zamykać się, nie dzwonić, że mają umówioną wizytę u lekarza, nie przyjdą roztrzęsionym głosem albo po prostu pisać. Tak? Nie było jakiejś lawiny, ale kilka osób się po prostu nie pojawiło i to jest o te kilka osób za dużo, bo to nie jest grypa, to są psychosomatyczne zaburzenia na tle nerwicowym. Koincydencja, jeśli chodzi o daty, jest nieprzypadkowa. Dwie osoby powiedziały mi wprost, nie dam rady. Dzisiaj rozmawiałem z osobą, która przyszła do pracy i też tak widziałem, że może być różnie. Zobaczymy, czy wytrzyma, nie wytrzyma. Kolejna osoba też mi zgłosiła, że jutro przyjdzie do pracy, ale też nie wie, czy wytrzymam, nie wytrzymam. A wszyscy byśmy chcieli pracować w warunkach, jakie gwarantuje nam konstytucja, gdzieś tam w okolicach chyba 66 artykułu, który mówi, że pracodawca jest odpowiedzialny za stworzenie bezpiecznych, higienicznych warunków pracy.